Rozpoczęliśmy piąty etap rozgrywki. Pogoda na Suwalszczyźnie dobra, na Mławie pogorszona. Polacy wylosowali kartę Westerplatte, broni się nadal, która to daje bonus plus 1 do rzutu na dezorganizację lub panikę. Tak długo, jak długo Westerplatte jest w rękach polskich. Faza rozpoznania niemieckiego. Rozpoznanie było w okolicach Płońska, gdzie namierzono dwie jednostki polskie oraz lotnisko, oraz w Pułtusku, gdzie też wykryto jednostki w okolicach Pułtuska. Rozpoznanie w okolicach Lidzbarka oraz Mławy nie przyniosło efektu, nie wykryto żadnych jednostek, no, ponieważ Polacy cofnęli się na południe. Gracz niemiecki zdecydował się na ataki lotnicze. Tak, 5 jednostek z powodu złej pogody poniosło straty w sprzęcie i musiało zakończyć misję, a pozostałe jednostki spowodowały straty polskie, które wyglądają następująco. 78 pułk poniósł 2 punkty straty, batalion marszowy został zlikwidowany. Zostało zniszczone bombardowaniem lotnisko polskie oraz jednostki pod Pułtuskiem, tutaj jeden batalion poniósł jeden punkt straty i drugi także. Jednostki w okrążeniu 8 dywizji poniosły też niewielkie straty w wysokości jednego punktu. Jesteśmy po fazie ruchów i ataku strony niemieckiej i tak oto 217 dywizja przemieściła się na południe. Dwa pułki zdobyły Lidzbark, sztab i saperzy odbudowują mosty. Jeden pułk osłania pozycję od Mławy do Działdowa. W okolicach Ciechanowa część 61. Dywizji miała obejść pozycje polskie i oskrzydlić tutaj te jednostki w lesie. Natknęły się jednak na oddziały polskie i zostały zatrzymane, więc atak został wykonany tylko jednym pułkiem i został on odparty. A atak 11. Dywizji przy wsparciu jednego pułku 61. Dywizji na okrążony 21. Pułk Piechoty wraz z Dywizjonem Artylerii został odparty, ponieważ Polacy wsparli obronę artylerią dywizyjną. Pozostałe jednostki 11. Dywizji Piechoty, nie biorące udziału w okrążeniu, miały zaatakować Ciechanów. Atak ten po raz kolejny został odparty. Dywizja pancerna miała uderzać na Maków Mazowiecki, jednak została powstrzymana czy zatrzymana przez jednostki Mazowieckiej Brygady Kawalerii oraz tutaj też był jeden z pułków i po atakach tutaj walka została nierozstrzygnięta, a polski pułk kawalerii osłabiony został już w okrążeniu zniszczony. Tutaj pod Makowem Mazowieckim i Różanem doszło do ciekawej sytuacji. 12. Dywizja Piechoty miała z lasu tutaj podejść do podróżan i go zaatakować z marszu. Minęła jednostkę kawalerii, która była zbyt słaba, czy nie posiada strefy kontroli i przypuściły atak na Różan, lecz siły były za słabe i jednostki te ze stratami zostały odparte, przy czym bataliony 2 zostały zdezorganizowane. Pierwsza dywizja piechoty jednym pułkiem też miała zmierzać w kierunku Różana, a pozostałe pułki miały zaatakować Maków Mazowiecki. Przy wsparciu artylerii korpuśnej i dywizji Kempf udało się wyprzeć jednostki polskie z Makowa. Na Suwalszczyźnie brygada Kołdap umocniła swoje pozycje, pozwalając brygadzie Lotsen wycofywać się na północ. Też doszło do ciekawej sytuacji. Niemcy zaatakowali Ełk i Polacy kosztem strat pozostali na miejscu. Jeden batalion został wycofany też właśnie do tego ataku i tutaj trzy bataliony brygady zostały okrążone przez Polaków, próbowały się wybić atakując 9. Pułk Strzelców Konnych ze wsparciem jeszcze tutaj jednostki granicznej, przy czym jeden najsłabszy batalion atakował pozostałe jednostki. Niestety atak ten nie powiódł się i brygady te ze stratami pozostały na miejscu, ponieważ Polacy wsparli się też całą posiadaną w tym rejonie artylerią. Pod Myszyńcem sytuacja wygląda następująco. 18. Dywizja Piechoty jest rozciągnięta aż po Ostrołękę.
a pierwsza brygada kawalerii cofnęła się na zachód i nadchodzi 206. Dywizja Piechoty, która zajęła pozycję na zachód od rozłóg i w samych rozłogach. Zobaczymy, czy gracz polski zauważy i wykorzysta w jakiś sposób odsłonięcie skrzydła przez pierwszą dywizję, która ruszyła do szturmu na Różan. No ale niebawem się przekonamy. Jesteśmy po fazie polskiej. I tak, w okolicach Mławy gracz polski dokonał rozpoznania lotniczego, wykrywając jednostki niemieckie. Nowogródzka brygada kawalerii cofnęła się, tworząc linię obrony. Przesunięta została 20. Dywizja bardziej na wschód, też na umocnione pozycje, a 80. Pułk 20. Dywizji przemieścił się, wykonując atak na jednostkę 61. Dywizji, która w okrążeniu zamknęła wcześniej tutaj 21. Pułk 8. Dywizji. I tutaj wykorzystał gracz polski kartę próba przebicia i Sosabowskiemu udało się wydostać 21. Pułk z tego okrążenia, tracąc dywizjon artylerii. Jednak karta ta powoduje też podwójne, oprócz bonusów, podwójne straty. No i dla Polaków skończyło się to dość, to wyjście z okrążenia dość krwawo, ponieważ aż cztery poziomy siły zostały stracone. Bardziej na południe jednostki uzupełnień docierają w okolice frontu, będą uzupełniać jednostki frontowe, a bataliony 32. Pułku z twierdzy Modlin wyszły na przedpole, żeby tworzyć tutaj dodatkową linię obrony, budując umocnienia, no i oczekując na nieprzyjaciela. Bardziej na wschodzie jednostki wyparte z Makowa cofnęły się do Pułtuska. Tutaj lukę pierwsza dywizja tutaj ją załatała, a 41. dywizja zostaje skierowana na linię tutaj Narwi, tworząc obronę przeciwdziałającą jakiemuś przeprawie jednostek niemieckich. Tak samo na wschodzie 18. dywizja także umocniła pozycję i wycofuje tutaj jeden z pułków do Ostrołęki, a drugi też zajmuje pozycję na tutaj bardziej na linii Narwi. Na Suwalszczyźnie 33. dywizja dwoma pułkami atakuje na okrążone jednostki, zadając im straty. Jeden z pułków przy współdziałaniu kawalerii z obu brygad wyparł batalion graniczny znowu do okrążenia pod Ełkiem. Podlaska brygada kawalerii natknęła się na jednostki niemieckie, utknęła w strefie kontroli. Grodzieńskie pułki blokują drogę oraz umacniają swoje pozycje w Ełku. Bardziej na północ. Tak, jednostki polskie umacniają swoje pozycje, a Suwalska Brygada Kawalerii wraz z dwoma batalionami KOP-u wyparła z umocnień jednostkę niemiecką. Na południu został wycofany 5. Pułk Ułanów, który połączył się z batalionami marszowymi i uzupełnił swój stan do pełnej siły. I też 1. Batalion 135. Pułku, też już został mu tylko jeden poziom siły, więc też oczekuje na bataliony marszowe i będzie uzupełniać swoje stany.